Od razu zaznaczam, że wymienione punkty są tylko i wyłącznie moim zdaniem i macie prawo się z nimi nie zgadzać. Formalności za nami, więc zapraszam do oglądania. Pamiętam, w grze zawsze była dostępna taka funkcja jak zobaczenie całej mapy Jorviku. Znajdują się tam wszystkie informacje dotyczące miejsc, jak trafić itp. A więc po co są drogowskazy? Myślicie, że zespół SSO dodał to tylko ze względu na ozdobienie i urozmaicenie wyglądu gry? Dużo osób mówi, że na początku gry drogowskazy po prostu są bezcenne. Ale tak czy siak, czy jest to potrzebne? Mapa moim zdaniem jest o wiele łatwiejszym sposobem podróżowania po Jorviku bez zgubienia się. Wiem, że kiedyś promy były bardzo potrzebne do transportu na przykład PPK, ale odkąd zostały dodane podwózki w każde miejsce na mapie, promy stały się najzwyczajniej bezużyteczne. Moim zdaniem gra była o wiele lepsza przed aktualizacją z podwózkami, bo jednak promy wtedy grały jakąś ważniejszą rolę w grze. O ile wiem, nie dostaje się żadnej nagrody za znalezienie wszystkich gwiazdek w SSO. A więc dlaczego Star Stable dodało takie coś do gry? Jaki ma cel szukanie tych gwiazdek? Jak typowy Janusz, jeśli za coś nie ma nagrody, to się do tego nie zabieram. Szukałam informacji na temat nagrody za wszystkie gwiazdki, ale naprawdę nie mogłam znaleźć. Więc tutaj zostawiam Wam możliwość do wykazania się wiedzą w komentarzach. Szczerze? Poluj, SSO dodało taką opcję do gry. Dużo graczy nawet nie zwraca na to uwagi i nawet nie wiem, czy ta droga dodaje nam coś do prędkości. Moim zdaniem SSO już samo w ogóle zapomniało, że taka funkcja jest w grze. No błagam. Litości! To nawet nic nam nie daje! Bezsensowna funkcja, która nic wartościowego nie wnosi do gry. Tak dosłownie. No i tyle w temacie, dziękuję, do widzenia. Powiedzcie mi, czy wy w ogóle pamiętacie, że istnieje taka opcja? Bezużyteczne jak nie wiem co. Może do Real SSO będzie git, ale poza tym nie widzę większego sensu jedzenia dla postaci. Pomijając w ogóle fakt, że ta opcja wygląda na taką, jakby się z dziury ozonowej wzięła, bo nawet żadnej animacji nasza postać nie ma podczas jedzenia. Okej. I tutaj już czuję niezły ból pupci w komentarzach. Ale przecież myjka dla konia jest użyteczna do Real SSO. Ja wiem, że w filmach typu Real SSO myjka dla konia jest fajną inicjatywą, ale jeśli chodzi o normalną grę, to powiedzcie mi, po cholerę taka opcja w grze. Fajnie się pobawić, ale większego sensu w tym nie widzę, naprawdę. Możecie mnie zjeść za to, co powiedziałam przed chwilą, ale cóż, to tylko moje zdanie. Jeżeli ktoś chce sobie wychillować i poddychać świeżym pikselkowym powietrzem, to spoko, ale moim zdaniem kolejna bezsensowna funkcja w SSO. Jeszcze nigdy od tak nie siadłam sobie na ławkę w SSO. Wiem, że ta gra ma trochę... Podkreślam trochę, żeby później nie było spiny w komentarzach. Wygląda przypominać realny świat, ale no ten tak. Temat wyczerpany, lecimy dalej. Jak wiecie, albo i nie wiecie, dosyć często w grze za zadania dostawaliśmy rzeczy z nazwą do użytku w przyszłości. Po co? Nie wiem. Zaśmiecanie inwentarzu, szafy i wszystkiego innego, byleby ludzie nie pruli się o to, że nic nie dostajemy za wykonanie zadań. Moim zdaniem głupie, ale cóż, może jednak kiedyś te rzeczy faktycznie się przydadzą w grze, chociaż pewnie i tak większość osób wywaliło to lub sprzedała.
kolejnej aktualizacji dodali wróżby Weedrisa. No fajnie, tylko że po co? Byłam tam może raz czy dwa, żeby wszystkie możliwe opcje zobaczyć i po zabawie. Dajcie znać, czy pamiętaliście o takiej możliwości w SSO, bo szczerze, ja serio zapomniałam, że takie coś istnieje. No i takim sposobem doszliście do końca tego jakże cudownego filmu. Oczywiście podzielcie się w komentarzach, co wy sądzicie o tym wszystkim i może jakie waszym zdaniem są jeszcze bezużyteczne funkcje w SSO? Dobra, koniec biadolenia. Ja już się będę żegnać, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapencja w górę, subskryber z dzwoneczkiem, aby żadnego filmu nie ominąć i cześć!